Witam Państwa, dziękuję bardzo za przedstawienie. Dzisiaj razem z kolegą Łukaszem chcielibyśmy Państwu przedstawić pewne nasze przemyślenia, pewną koncepcję rozszerzenia portfolio i zakresu usług operatorskich w kontekście dostawy usług i świadczenia usług dla klientów głównie sektora publicznego oraz sektora B2B. Tak naprawdę chcemy się tutaj skupić na rozwiązaniach, które coraz częściej są wymagane przez takich klientów, czyli na rozwiązaniach profesjonalnej sieci Wi-Fi oraz rozwiązaniach profesjonalnego systemu CCTV do różnych zastosowań. Oczywiście z tych względów będą to usługi dedykowane właśnie dla klientów biznesowych i dla klientów publicznych, ponieważ wiadomo, klienci komercyjni takich systemów nie potrzebują. Coraz częściej pojawia się właśnie tendencja, aby systemy tego rodzaju nie były sprzedawane jako jednorazowa inwestycja, a właśnie w formie usług operatora, aby były świadczone kompleksowo i pełna odpowiedzialność za ich działanie i funkcjonowanie była brana właśnie przez operatora. My zaprezentujemy przygotowanie takich projektów oraz chcemy przedstawić, jak my z naszymi partnerami współpracujemy przy tworzeniu takich projektów na podstawie rozwiązań firmy Autelan w kwestii rozwiązań bezprzewodowych oraz rozwiązań firmy CTC Union w zakresie urządzeń przemysłowych przeznaczonych do systemów CCTV. Oczywiście przedstawimy też, w jaki sposób naszych partnerów w takich projektach wspieramy. Abonament, czyli ukłon w kierunku klienta. Każdemu operatorowi, każdemu biznesmenowi bardzo zależy na tym, żeby klient był zadowolony. Oczywiście chodzi nam o osiągnięcie sytuacji win-win, w której i my jesteśmy zadowoleni, że klient nam płaci i klient zadowolony jest, że nam płaci. Ze względu właśnie na specyfikę budowy profesjonalnych sieci bezprzewodowych oraz systemów CCTV, zdajemy sobie sprawę z tego, że są to inwestycje wymagające nakładu konkretnej ilości pieniążków. To też abonament za taką usługę jest dużo bardziej atrakcyjny dla klienta B2B lub klienta sektora publicznego, ponieważ całość inwestycji rozkłada się w czasie. Oczywiście operator nie może brać na siebie ryzyka takiej inwestycji w całości, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że mamy pewne mechanizmy, które to ryzyko niwelują lub minimalizują w bardzo, bardzo dużym stopniu. Tutaj też częściowo minimalizacją takiego ryzyka, a w zasadzie w dużym stopniu minimalizacją takiego ryzyka zajmujemy się my, jako dystrybutor sprzętu i jako partner biznesowy. Oczywiście też zależy operatorowi na tym, aby zwiększać pakiet usług u swoich klientów, a nie tylko zdobywać nowych. Wiadomo, rynek jest już w dużej mierze przetrzebiony, stąd też ta wizja dostarczania dodatkowych usług jest jeszcze bardziej atrakcyjna. No i zdajemy sobie sprawę, że w momencie, kiedy dostarczamy klientowi samołącze, czyli terminujemy usługę na pojedynczym urządzeniu, w znacznie mniejszym stopniu jesteśmy obecni w infrastrukturze takiego klienta. Jeżeli wchodzimy w budowę systemu Wi-Fi, na przykład w takim obiekcie jak ten, wchodzimy znacznie bardziej w całą infrastrukturę, nawet sprzedając sieć Wi-Fi jako usługę. To też dla nas, jako dla operatora, klient jest dużo bardziej z nami powiązany, a też w dużej części na tym nam zależy. Trudniej jest się jemu z nami rozstać. W wielu przypadkach, już świadcząc usługi operatorskie dla klientów sektora B2B lub klientów sektora publicznego, już mamy możliwości świadczenia dodatkowych usług. Jeżeli chodzi o świadczenie usług CCTV na odległość, czyli zapewnienie na przykład dedykowanego łącza, możemy wykorzystać już istniejącą infrastrukturę. Często usługi B2B są terminowane na zaawansowanych urządzeniach, nie na zwykłych konwerterach. To też niejednokrotnie mamy już na tych urządzeniach spory zapas do świadczenia dodatkowych usług. Przede wszystkim na przykład kończąc usługę na porcie, gdzie de facto wykorzystujemy tylko porty uplinkowe. W jedną, w drugą stronę mamy dostępnych wiele portów, które możemy wykorzystać
doświadczenia właśnie tego typu usług. Oczywiście wykorzystanie VLAN-ów czy wolnych slotów SFP także wchodzi w rachubę. Jeżeli potrzebujemy zapewnić dodatkowe łącze na takiej już istniejącej usłudze, mamy również wiele możliwości dopięcia dedykowanego połączenia poprzez na przykład wykorzystanie wolnych włókien światłowodowych. Jeżeli dostarczamy usługę za pomocą standardowego połączenia dupleksowego, rozszycie transmisji na dwie niezależne transmisje za pomocą wkładek WDM-owych jest bardzo, bardzo proste. Jeżeli natomiast już mamy wykorzystane włókna w obie strony, zawsze możemy zastosować pasywne multiplexery i dołożyć sobie dodatkowe kanały. Nie jest to rozwiązanie wcale drogie. Jakich usług oczekuje od nas taki klient B2B? Przede wszystkim zależy to od charakteru takiego klienta, czy jest to właśnie klient typowo komercyjny, czy jest to klient publiczny, tak? W galeriach handlowych, w różnego rodzaju instytucjach publicznych, w centrach konferencyjnych. Na pewno bardzo nam będzie zależało na usługach typu e-commerce. I wraz z siecią Wi-Fi możemy dostarczyć takie usługi z bardzo zaawansowanymi systemami do dostarczania kontentu reklamowego, do powiązania klienta z programami lojalnościowymi, śledzenia jego zachowania, zbierania statystyk na temat zachowania użytkowników. To wszystko dostarczamy w ramach usługi. Jest to niewątpliwie bardzo atrakcyjny dla klienta pakiet. On nie musi się przejmować niczym. Klient u operatora zamawia usługę, a operator tą usługę obsługuje. My oczywiście w bardzo dużym zakresie pomagamy operatorom taką usługę konstruować, zarówno technologicznie, technicznie, jak i biznesowo. Konieczność zastosowania sieci Wi-Fi w zasadzie w każdym obiekcie no jest, myślę, dla nas tutaj wszystkich obecnych oczywista. Czy to są nawet hale produkcyjne, gdzie pojawiają się nowoczesne systemy WMS, czy po prostu miejsca, gdzie chcemy zapewnić klientom dostęp do sieci Wi-Fi, aby ich po prostu do tego miejsca przyciągnąć. Jak chodzi o systemy CCTV, oczywiście dla praktycznie wszystkich obiektów, które prezentują sobą jakąś wartość, jest to konieczność. I teraz też kwestia tego, w jaki sposób taką usługę skonstruujemy. Czy będziemy tworzyć cały system na miejscu i całą infrastrukturę na miejscu u klienta, czy też będziemy taką usługę rozpraszać na zasadzie centralnego punktu i doprowadzenia do niego łącz, to już jest kwestia typowo projektowa. Oczywiście przy konstruowaniu usługi bardzo, bardzo ważną sprawą jest kontrola kosztów. I tutaj jest właśnie ten wysoki poziom wsparcia ze strony Salomanusa. To, że zapewniamy wsparcie techniczne na wysokim poziomie, to mam nadzieję Państwo, którzy mieli przyjemność z nami współpracować, potwierdzą. Ze swojej strony również dajemy zaawansowaną gwarancję na całe systemy, które dostarczamy. To daje bezpieczeństwo takiej inwestycji, ponieważ nie ma konieczności kalkulowania nieprzewidzianych kosztów. My, dając producencką gwarancję limited lifetime na punkty dostępowe oraz od siebie gwarancję Next Business Day na całość systemu, zapewniamy bezpieczeństwo inwestycji dla operatora, czyli dla naszego partnera. Oczywiście wsparcie serwisowe, polskie gwarancja, wysoka klasa sprzętów czy sama technologia zabezpieczenia sieci przed awarią, to jest też oczywiście ważna sprawa. My ze swojej strony do sieci Wi-Fi oferujemy system firmy Autelan. Jest to profesjonalne radio klasy operatorskiej, oczywiście funkcjonujące z uwzględnieniem wszystkich najważniejszych funkcjonalności, autoprovisioningu, bezszwowego roamingu. Tutaj nie chcę się rozwlekać na temat samej technologii. Bardziej chciałbym się skupić na systemie współpracy z Salomanusem. To, że dostarczamy systemy Wi-Fi do hoteli, szpitali, biurowców, możemy tworzyć systemy rozproszone, czy dostarczać rozwiązania Wi-Fi do transportu, to mam nadzieję jest oczywiste, tak? Możemy po prostu te sieci budować wszędzie, tam gdzie będą nasi partnerzy potrzebowali taki system dostarczyć. Jak wygląda współpraca i to zabezpieczenie inwestycji z naszej strony? Otóż dokonujemy oczywiście wstępnej wyceny systemu, doboru urządzeń, doboru ich ilości. To oczywiście jest za darmo, natomiast cała reszta projektu
jest zawarta w przypadku współpracy z Salomonusem w cenie urządzenia, czyli wykonanie profesjonalnego projektu sieci, wykonanie pomiarów wstępnych, następnie wykonanie pomiarów końcowych. To wszystko wykonujemy w cenie. Dobieramy również rozwiązanie typu AAA w zależności od aplikacji. System jest bardzo prosty do rozbudowy. Po przejściu wszystkich kroków z poprzedniego slajdu otrzymujemy system z centralnym zarządzaniem, z centralną autentykacją AAA oraz oczywiście punktami dostępowymi dopiętymi do takiego systemu, ale system jest też bardzo łatwo rozbudowywalny. Ze względu na to, że do rozbudowy możemy wykorzystać zarówno warstwę drugą, warstwę trzecią, a także internet. Więc w bardzo, bardzo prosty sposób, mając już zbudowany system centralny, możemy na kolejnych lokalizacjach stawiać de facto tylko punkty dostępowe i mamy zachowaną pełną funkcjonalność całego systemu. Teraz kolega Łukasz opowie o rozwiązaniach przemysłowych. Na czym jeszcze operator dodatkowo może zarobić, na jakich dodatkowych usługach? Jest to monitoring, czyli monitoring, który może być dostarczany do przeróżnych obiektów użyteczności publicznej. Monitoring jest teraz wszędzie, także możemy monitorować przystanki, zajezdnie autobusowe czy tramwajowe, dworce, tunele, monitoring parkingów, skrzyżowań, rond, także przeróżnych obiektów użyteczności publicznej. Nawet jeśli chodzi o ten hotel, też działa tutaj monitoring i tak tutaj z dziewczynami przed chwileczką rozmawiałem. Pelnok jest pod patronatem Jamesa Bonda, mimo to zostało wychwycone, że hostessy czy noszą broń i zostało to jak gdyby zakazane, tak? Wychwycił to monitoring, także on jest obecny cały czas. Tutaj przychodzą z pomocą nasze rozwiązania w takim monitoringu. Są to rozwiązania pracujące w trudnych warunkach, w ekstremalnych warunkach środowiskowych, pracujących w temperaturach minus 40 do plus 75 stopnia Celsjusza. Takie rozwiązania wyposażone są w porty optyczne oraz w porty miedziane RJ45. Jeśli chodzi o porty optyczne, są to w postaci wolnych slotów SFP, także czy rozbudowując taką sieć, łatwo jesteśmy zaadoptować te porty do istniejących warunków, czy to single modowych, multimodowych, czy XWDM-owych. Także tutaj możemy dostosować się do istniejącej infrastruktury. Poza tym przełączniki, czy media konwertery, power injectory, bo ponieważ są to pełna gama takich dostępnych urządzeń, wyposażone są w porty, w porty również miedziane, za pomocą których możemy dostarczać POE czy POE Plus, czyli zasilać dokładnie te kamery IP czy kamery obrotowe, które często znajdują się w trudno dostępnych miejscach, jak na przykład na sygnalizatorach świetlnych, gdzie dostęp do źródła zasilania jest trudny, to też tutaj w łatwy sposób, instalując tego typu urządzenia, transmitujemy taki sygnał i zasilamy go właśnie po takiej skrętce miedzianej. Dodatkowo możemy również za pomocą tych rozwiązań przemysłowych dostarczać, budować infrastrukturę Wi-Fi, czyli kolega tutaj wcześniej mówił o rozwiązaniach bezprzewodowych Autelana. To też access pointy, czyli te urządzenia wyniesione, możemy również zasilać za pomocą tych zaawansowanych, w pełni zarządzalnych urządzeń i transmitować do nich sygnał, czyli zasilać nimi access pointy, również tablice informacyjne, telefony alarmowe, także jesteśmy w stanie stworzyć też taką infrastrukturę, czy to sieci bezprzewodowej, czy również taką infrastrukturę informacyjną. Możemy zastać sieć już zbudowaną, bądź też będziemy ją projektować od początku.
to też urządzenia te są w pełni zarządzalne i posiadają zaimplementowany protokół mikroringa. Protokół mikroringa znacznie ułatwia nam, daje nam taką swobodę w rozbudowie sieci oraz w projektowaniu nowej sieci. Jeśli chodzi o rozbudowę sieci i gdzieś mamy tą niezawodną topologię sieci pierścienia, CTC Union posiada podprotokół microchaina, gdzie jest on zgodny ze standardem G8032 i wybierając go w prosty, intuicyjny sposób poprzez interfejs graficzny, logując się na taki przełącznik poprzez IP, jesteśmy w stanie połączyć się w tym standardzie z vendorem, który już w danej sieci jest. Również jesteśmy w stanie tworzyć takiego typu otwarte ringi za pomocą tak zwanego podprotokołu subringu. Jeśli z kolei budujemy taką sieć od początku, od podstaw i bazując właśnie na tych urządzeniach CTC Union, gwarantuje nam to, gdy uczestniczą w tym pierścieniu wszystkie urządzenia CTC Union, te sieci, które są przemysłowe, narażone, które właśnie mają świadczyć tą najwyższą stabilność i gwarancję niezawodności takiej sieci, pod protokół mikroringa, który gwarantuje nam przepięcie poniżej 10 milisekund. Także jest to taki protokół autorski CTC Union, który jak gdyby idzie dalej, ponieważ standard, jak wiemy, G8032 mówi nam o przepięciu na ścieżkę zapasową poniżej 50 milisekund. Tutaj idziemy dalej, poniżej 10 milisekund. Jeśli chodzi o gwarancję niezawodności, stabilności takiej sieci, jak projektowane są, w jaki sposób projektowane są takie rzeczy. Czyli implementacja protokołu mikroringa, zapewnienie połączenia typu always on, czyli to zyskujemy my jako użytkownik. Możliwość wpięcia dwóch zasilaczy, uzyskujemy dzięki temu taką redundancję zasilania, taką bezawaryjność i stabilność pracy urządzenia. Urządzenia te posiadają pasywne, konwekcyjne chłodzenie, także podwyższa nam to gwarancję taką niezawodności naszego produktu. Solidna metalowa obudowa daje nam wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne, czyli wibracje, upadki, wstrząsy. Oczywiście odnosi się to do konkretnych standardów i norm serii IEC 6100 oraz spełnienie tych rygorystycznych norm, które podnoszą nam tą jakość i niezawodność takich produktów oraz pozwalają nam, by te urządzenia pracowały na przykład w branży energetycznej. Jeśli chodzi jeszcze o taką niezawodność, oczywiście są to w pełni urządzenia zarządzalne, gdzie odpowiednie zdarzenia, które występują w sieci, są odpowiednio też również monitorowane, czy to właśnie poprzez protokół SNMP, czy poprzez konfigurując odpowiednio te urządzenia, te przełączniki, poprzez jesteśmy powiadomieni w sposób mailowy. To znaczy się, jeśli jedno główne zasilanie nam odpadnie, to od razu załącza się nam zasilanie backupowe i o tym zostajemy właśnie powiadomieni w ten sposób. I od razu oczywiście, tak jak mówię, przepięcie zostaje zasilacz backupowy. Lub gdy w przypadku awarii portu Downing, tak samo zostajemy informowani o tego typu zdarzeniach. Podsumowując jeszcze kluczowe funkcjonalności takich właściwości takich urządzeń, czyli mamy ten szeroki zakres napięcia, czyli rozbudowując taką sieć, możemy, urządzenia te dostosują się do zasilania, które zastaniemy w sieci, ponieważ mogą być zasilane, są zasilane szeroko zakresowo od 20 do 57 V. Poza tym posiadają wbudowany, regulowany wzmacniacz napięcia, to znaczy się, jeśli mamy dostępne napięcie 24 V,
a potrzebujemy dostarczyć POE urządzeniom wyniesionych, czyli zasilić je, to w tym momencie automatycznie urządzenie to nie trzeba z żadnego dodatkowego urządzenia, tylko to rozwiązanie automatycznie podbije nam to napięcie, jakie potrzebujemy na wyjściu portów POE. Standard G8032 oraz dodatkowe funkcjonalności określone w odpowiednich standardach, jak standard 802.3AZ mówiący o mniejszym zużyciu energii takich przełączników oraz odpowiedniej funkcji diagnostycznej kabla miedzianego w przypadku awarii, gdzie, na którym metrze został uszkodzony kabel, mamy na tą pełną kontrolę. Wsparcie dla IPTV, odpowiednich związanych z tych protokołów, GMB Snooping, Fuzzleaf, Query i zarządzanie poprzez konsolę, poprzez weba, czyli IP i wsparcie dla SNMP. Normy też mówiące, podnoszące jakość takich urządzeń. Urządzenia posiadają normy, które pozwalają na pracę w podstaciach średniego napięcia. Jest to norma 61850, czyli możemy swobodnie tutaj zainstalować te urządzenia w energetyce, w branży energetycznej, również spełniające rygorystyczne normy zastosowań kolejowych, gdzie takie urządzenia mogą być wystawione wręcz na czynniki pracujące na zewnątrz zupełnie, bądź też są poddane odpowiednia klasa szczelności, czyli IP67, odpowiednia seria tych przełączników, gdzie mogą być wręcz zanurzone w wodzie i prawidłowo tam pracować. Też taką serię też posiadamy. Dodatkowe normy kompatybilności elektromagnetycznej i normy mówiące o wytrzymałości mechanicznych takich urządzeń. Także naprawdę solidne urządzenia, gdzie my jako Salumanus proponujemy tutaj wsparcie przed oraz posprzedażowe. Jeżeli Państwo macie jakiś projekt, to jak najbardziej jesteśmy w stanie coś podpowiedzieć w tym projekcie, czy wręcz opracować projekt danej sieci, doradzić technicznie w kwestii doboru urządzeń, czy Państwo nam mówicie, co potrzebujecie, albo w jakim środowisku te urządzenia mają pracować, to my takie rozwiązania dobierzemy. Sprzęt u nas można nieodpłatnie wypożyczyć w celach testowych. Tutaj też posiadamy u siebie dział w Krakowie, dział wsparcia technicznego, czyli jeżeli wystąpią jakieś pytania, problemy, to koledzy chętnie służą pomocą. I to, co mówił tutaj kolega, gwarancja NBD, jeśli chodzi o te urządzenia przemysłowe, gwarancja 5-letnia w standardzie oraz ciągła współpraca nas z producentem celem podwyższania jakości tych urządzeń, gdyż my wiemy, w jakich środowiskach i w jakich aplikacjach one będą tutaj u nas pracowały, to też czasami potrzebujemy różne funkcjonalności dostosować do naszych tych tutaj polskich sieci. To tyle z naszej strony, ale jeśli są jakieś pytania, to w takim razie poproszę. Są może jakieś pytania? Nie widzę lasu rąk. W takim razie podziękujmy serdecznie za prezentację.